Witam Was serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj ostatni materiał w tym roku. Mamy przełom 2017-2018. Fantastyczny czas i za sobą kapitalny rok, za który chciałem Wam podziękować. Jestem Wam bardzo wdzięczny za wszystkie komentarze i za wszystkie lajki, za wszystkie zagadnienia, które mi dostarczyliście do tej pory. To dzięki Wam rozwinąłem się bardzo i ten kanał też poszedł mocno do przodu. W całym roku przyjąłem wiele wyzwań, wiele się nauczyłem, wiele wiedzy zgłębiłem i poznałem fantastycznych ludzi. Ludzi, którzy mnie zainspirowali, ludzi, którzy przekazali mi swoje doświadczenia, swoją wiedzę i też sprawili, że postanowiłem i jeszcze mocniej chciałem dzielić się tym, co osiągnąłem. To dzięki Wam, moi widzowie, wstawałem wcześniej rano i chodziłem spać późno wieczorem. Po to, żeby zmontować filmy, wcześniej wstawałem, żeby je nakręcić i ciągle poszukiwałem nowych, fajniejszych miejsc i nowych, fajniejszych pomysłów. To wszystko właśnie dzięki Wam, bo nie chciałoby mi się wcześniej wstawać, nie chciałoby mi się siedzieć przy edycji, nie chciałoby mi się wyszukiwać, tłumaczyć materiałów, gdybym nie miał widzów. To właśnie dzięki Wam, dzięki Waszym komentarzom, dzięki Waszym fajnym opiniom rozwinąłem się. Słuchajcie, uwielbiam dzielić się wiedzą, uwielbiam dzielić się doświadczeniami i to wszystko, co przeżyłem z tymi dwoma urzędzeniami, a także z Mileną naszą, tym się dzielę na bieżąco i opisuję. Mam nadzieję, że te filmy, które dotychczas opublikowałem, pomogły Wam i zgłębiły Waszą wiedzę, rozwiały pytania, rozwiały wątpliwości. I te dwa urządzonka, które pomogły mi też zyskać tą wiedzę, chciałbym im dzisiaj podziękować, tak samo jak mojej największej pomocniczce, mojej córce Milenie. Podsumowując ten rok, chciałbym powiedzieć, że był bardzo udany, wiele filmów nagrałem, wiele doświadczeń, wiele miejsc, wielu ludzi, wszystko było fantastyczne i chciałbym też w pewien sposób podziękować za to, co się wydarzyło. Mam tutaj dla Was mały giveaway i za chwilę go zaprezentuję. Giveaway jest taki. Nie, spodziewam. Milena pomoże mi. Proszę. Do góry bardziej. Dobra. Jest to, kochani, co? Zepsuło się. Zepsuło się. Nasz giveaway to jest torba z logo DJI, zestawu Sparka Combo. To jest fantastyczna torba. Myślę, że ktoś z Was, kto ją otrzyma, będzie bardzo zadowolony. Słuchajcie, więc zrobimy to w taki sposób. Prosiłbym o komentarz pod tym filmem na dole w rubryce, w dziale komentarze z odpowiedzią czy z uzasadnieniem, dlaczego chcielibyście tą torbę od nas dostać. Osobę nominowaną, zwycięzcę czy osobę nominowaną wyłonimy 5 stycznia. Razem z Milenką przeprowadzimy tutaj transmisję. Jakie plany na 2018? Dobre pytanie, które sam sobie zadałem i zastanawiałem się trochę, co zrobić i jak podejść do tego kanału w 2018 roku. Wnioski są następujące. Chciałbym ten kanał dużo bardziej rozwinąć niż jest do tej pory. Chciałbym, żeby wszyscy, którzy są mocno zainteresowani, uzyskali odpowiedzi na swoje pytania i chciałbym, żeby to był kanał tylko i wyłącznie o lataniu dronami. W związku z tym, żeby uczynić pierwszy krok, założyłem już drugi kanał, który jest typowo vlogowy. Tam opisuję swoje codzienne doświadczenia i codzienne swoje życie. Także od kuchni, sesje nagrań i to, co się dzieje w moim życiu. Zachęcam Was gorąco, bo zdarza się tam kilka na pewno... Zachęcam Was gorąco do oglądania i śledzenia tego drugiego kanału Rafał Galiński Vlog, ze względu na to, że jest tam szereg zabawnych historii, gagów i tak dalej. I także możecie od kuchni zobaczyć, jak produkuje się takie wideo. Chciałbym też rozwinąć dwa swoje portale, tak zwane Patronas, czyli patronacyjne. Chciałbym, żebyście mi też pomogli rozwijać ten kanał główny o dronach i z tego względu założyłem kanał patronacyjny. Linki podam Wam tam poniżej. Będę o tym przypominał od czasu do czasu, że takie możliwości wsparcia kanału są. Dlaczego potrzebne mi jest wsparcie? Wsparcie potrzebne jest mi po to, żeby nabyć lub też uzyskać dostęp do technologii, na które dzisiaj mnie nie stać. Wszystkie produkty, które przetestuję tutaj, a zostaną zakupione czy zdobyte dzięki wsparciu patronów, zostaną pomiędzy nich rozlosowane czy też rozdane.
Patroni będą mieli też dostęp do całego zasobu informacji, a także będą mogli korzystać z pierwszeństwa, jeżeli chodzi o udzielanie pytań. Będę też kręcił filmy takie, które będą odpowiadały na zapytania czy wnioski patronów. Myślę, że taka forma współpracy jest bardzo fair, dlatego że tutaj ja nie nastawiam się na jakiekolwiek zyski. Tak jak powiedziałem, jeżeli zakupię akcesoria do Mavica czy do Sparka i je przetestuję, później trafią w Wasze ręce. Także układ uważam, że jest w porządku i myślę, że tego typu forma bardzo przyczyni się do rozwoju kanału. Bardzo proszę też o Was, o opinię, co o tym myślicie. Mam nadzieję, że Wam się ten pomysł spodoba i że to popłynie, może nie od razu, ale z czasem. Ze swojej strony dziękuję jeszcze raz. Staram się pomagać jak tylko mogę, jak tylko warunki mi pozwalają i czas. Chciałbym, żebyście wszyscy byli zmotywowani do kręcenia własnych filmów, z własnych produkcji i także dzielili się wiedzą. Na dzisiaj życzymy Wam z Mileną szczęśliwego nowego roku, szczęścia w życiu prywatnym, osobistym, wszystkiego dobrego, udanych lotów, fantastycznych wrażeń i realizacji swoich planów i marzeń. I szczęśliwych, wesołych świąt! Chyba święta już były, co? No.